Przeprowadzamy tutaj kompleksowe badania grup sportowych i osób indywidualnie, jak ktoś chce się zbadać pod kątem uprawiania sportu. Podstawowym badaniem na początku to jest skład ciała. Dzięki temu wiemy, ile mamy przykładowo minerałów, białek w organizmie, woda wewnątrzkomórkowa, pozakomórkowa, tłuszcz i mięśnie szkieletowe. Dzięki temu można potem zaplanować na przykład dietę i sprawdzić tryb życia, czy jest prawidłowy, czy jakieś nieprawidłowości. Takie badania trzeba robić dość systematycznie, najlepiej co miesiąc, co dwa miesiące. Dzięki temu mamy monitoring naszej aktywności codziennej, diety, zaangażowania właśnie w ruch, czy są jakieś braki, czy za dużo, bo to też może być przetrenowanie. Mamy urządzenie też między innymi do badania czasu reakcji i koordynacji ruchowej. To są takie same stanowiska, jak na przykład bada się zawodników w Formule 1. Identyczne testy przechodzą właśnie kierowcy Formuły 1 i można porównać sobie w internecie swoje wyniki. Z nimi. Dawaj. Jeszcze 10 sekund. Niezłamy. Nie, dobrze, dobrze. Ja idę tu. Atlanta. Jeszcze.